Rolnik szuka żony. Konrad Smuga, reżyser show Głos w sprawie afery skrzynowej Mateusza. Dziewiąta edycja programu Rolnik szuka żony okazała się prawdziwym sukcesem. Aż 4 rolników znalazło partnerów w trakcie show. Klaudia jest z Walentynem, Tomek z Kasią, Tomasz R. z Justyną, a Michał z Adrianną. A to nie koniec dobrych wieści dla fanów. Jak udało nam się dowiedzieć, podczas kręcenia finałowego odcinka w Kazimierzu Dolnym odrzucony kandydat Klaudii zbliżył się do Zuzanny, jednej z kandydatek Mateusza, i są teraz w związku. Na dodatek Michał i Ada zdążyli się zaręczyć już w listopadzie, a Tomasz Ratrzajt poprosił o rękę Justynę w specjalnym odcinku świątecznym, który widzowie mogli oglądać w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Konrad Smuga, reżyser Rolnik szuka żony, w rozmowie z Wirtualną Polską zdradza, na czym polega fenomen programu. Jak to się dzieje, że z edycji na edycję podczas nagrań udaje się skojarzyć coraz więcej par? Dla porównania podobne randkowe show innych stacji, jak na przykład Ślub od pierwszego wejrzenia pokazywany w TVN, prowadzi do coraz większych konfliktów między uczestnikami. Zdaniem reżysera jest to zasługa doboru uczestników. Myślę, że ta edycja była tak udana, bo do programu przychodzą coraz bardziej świadomi ludzie. Wiedzą już, że bohaterowie, którzy chcą się lansować, czy szukają przygód, nie wypadają dobrze w telewizji. Więc nasi bohaterowie byli bardzo konkretni w tym, czego oczekiwali, i mieli trochę szczęścia, bo spotkali odpowiednie osoby. I to jest ten konglomerat, który spowodował, że mamy tak super wynik. Co nas bardzo cieszy, bo po to robimy, wyjaśnia Konrad Smuga. Dodatkowo reżyser przyznał, że wszystkie zgłoszenia, które przychodzą do programu, są starannie analizowane. Również listy, które są nadsyłane do rolników, muszą być przeglądane, a kandydaci sprawdzani, by nie doszło do takiej sytuacji, że osoba, która napisała list, jest w związku. Smuga zdradził, że kiedy do Kamili z poprzedniej edycji przyszło 500 listów, trzeba było faktycznie zajrzeć do każdego z nich. Przy okazji tej rozmowy reżyser wyjaśnił dwie zagadki, co do których widzowie domagali się odpowiedzi. Pierwsza dotyczyła randki Walentyna i Klaudii na Zoomie. Uważni widzowie byli pewni, że Walentyn jest na planie programu, a nie spotkał się z Klaudią bezpośrednio. Dopytywali, dlaczego. Konrad Smuga zdradził, że kandydat przyjechał na plan, ale nie czuł się dobrze, więc nakręcono kilka scen z nim samym, a w międzyczasie przeprowadzono 2 testy na COVID. Kiedy oba okazały się negatywne, Walentyn mógł spotkać się bezpośrednio z rolniczką. Druga zagadka dotyczyła afery skrzynowej Mateusza. Jak pamiętamy, kiedy tylko 2 kandydatki zostały u Mateusza na gospodarstwie, w rozmowie z nimi rolnik wyjawił, że otrzymał skrajne wiadomości, jakie dziewczyny przesyłały między sobą. Jak mówił później przed kamerą, kandydatki niepochlebnie miały wyrażać się o jego gospodarstwie i rodzicach, a jego samego nazwać debilem. Ostatecznie odesłał wszystkie dziewczyny, a w finałowym odcinku, kiedy spotkał się z nimi twarzą w twarz, nie chciał wyjawić, skąd miał takie informacje. Doszło wówczas do kłótni między uczestnikami, którą przerwała Manowska. Konrad Smuga rozwiał wszelkie wątpliwości. Mateusz miał skreny. Widziałem je osobiście. Ktoś mu przysłał skreny tych rozmów. Nie chciał jawnić, kto to zrobił. Pokazał nam tylko, że one istnieją, widzieliśmy je. Dlatego pokazaliśmy ten wątek w programie. Powiedział nam tyle, ile chciał. Staraliśmy się to pokazać tak, by widz jak najwięcej zrozumiał, ale sami do końca nie wiemy, jak to było. Na pewno te skreny istnieją, stanowczo powiedział reżyser. Czy widzowie kiedyś je zobaczą, albo poznają dokładnie ich treść? Nie wiadomo.